Hej, z tej strony Emi, a przed nami tym razem już na pewno ostatni odcinek Vlogmasów. Tak, wiem, już nie powinno być Vlogmasów, ale oj tam. Mam dzisiaj parę takich pomysłów, które albo niezbyt chciało mi się robić, albo musiałam poczekać, albo zapomniałam. Nie wiem, raczej nie będzie ten odcinek długi. No, ale jak widzicie, tutaj mam zdjęcia, trzy piękne kuleczki. Ogólnie robiłam bałwana. Dodam, że tak naprawdę pierwszy raz napadało tyle śniegu, żeby dało się cokolwiek zrobić, bo dotychczas śnieg był pod stopami, pod butami, tak? I topił się, nie wiem, tego samego dnia albo następnego. Teraz spadło, tak powiedzmy, że buty zasłaniało od góry, tak? Więc no zawsze już coś. Bałwan był robiony jakby na takiej łące nad moim ogródkiem. Już było trochę ciemnawo, bo ja nigdy nie mogę się wybrać na czas. Swoją drogą nie byłam jeszcze go odwiedzić, czy jeszcze żyje, ale nie jestem pewna. No i cóż. W trakcie robienia wrzuciłam telefon do śniegu, bo jestem zdolna, ale żyję. Było fajnie, chociaż trochę ciężko, bo śnieg nie chciał się kleić. No i było go na tyle mało, że wystarczyło tylko troszkę go zebrać, a już pod spodem była trawa, ziemia i cokolwiek. Bałwanek jest taki klasyczny. Robiłam różne dziwne stworki w sumie tam kilka lat temu. Ten jest taki klasyczny, chociaż mało piękny, ale cóż, to jest początek. Nie nagrywałam filmu tak jak w tamtym roku, ale jednocześnie stwierdziłam, że wypada, bo byłam przekonana, że nie będzie dało się zrobić bałwana. W tamtym roku był większy, ale jednocześnie był taki bardziej ubrudzony, bo ciężko było z tym śniegiem. Więc tu mamy na początku, ja to mówię, myszka Miki, czyli mamy trzy kule, listek jako czapeczka, patyczek tam jako oczy, nos, guziki oraz miotełka. Tyle tam, wiecie, co się dało znaleźć gdzieś tam. Nie jest to jakiś taki wypaśny bałwan, nie wiem, z szalikiem czy cokolwiek. No i tutaj mamy już trzy kuleczki, ale bez ozdób. Bałwanek jest taki, no nie powiem, że piękny, ale było fajnie i fajnie się bawiłam. I to jest najważniejsze, tak sądzę. No i cóż, i tutaj chyba ostatnie zdjęcie, o ile dobrze pamiętam, tak? Ostatnie zdjęcie, czyli zdjęcie już całego bałwanka. No i tak jak mówiłam, ma na głowie listek. Listek tak trochę wisi w powietrzu, bo wbiłam go tym czubkiem, a reszta nie chciała się za bardzo położyć. Oczy ma do góry, bo tak. Buźkę też ma taką smutną i ma tylko dwa guziki, bo bałam się, że się wiecie, że ja włożę guzik, a on się rozkraczy. Więc już wolałam nie ryzykować. Patyk jest taki całkiem fajny. No bałwanek jest mało seksowny, ale ja się i tak cieszę. Taki, wiecie, symbol, po prostu bardziej właśnie symbol, że jednak dało się mimo tego, jak wygląda obecna zima w naszym kraju. Więc ja jestem na tak i mimo wszystko było fajnie, tak, tyle powiem. No i ogólnie teraz, tylko nie wiem za bardzo w jakiej kolejności ja to strzelę. Teraz pokażę wam nagranie, na którym widać moją choinkę, jak jest ciemno, jak światełka na niej świecą, te, które wam pokazywałam. Światełka nadal żyją, może to nie jest jakiś wielki cud, ale ktoś mi pisał nawet w komentarzu, Juras, że miał takie same i że mu zdechły, co oznacza, że no cóż, no boję się, ale na razie żyją, bo zapomniałam wam pokazać to nagranie dotychczas.
Potem chciałam Wam zaśpiewać Dadadam po raz pierwszy na moim kanale. Dodam taką ciekawostkę, że już wcześniej nagrywałam, jak śpiewam, kilka piosenek nawet, ale stwierdziłam, że ja nie umiem śpiewać. Znaczy nadal uważam, że nie umiem, ale jednocześnie lubię to robić i stwierdziłam, że to będzie taka, nie wiem, takie onieśmielenie się, wiecie, nie jako seria, chociaż też bym kiedyś chciała, nie wiem, ale jako takie... Taki dodatek do Vlogmasa, bo na święta się śpiewa i o, i każdy może śpiewać, więc proszę nie rzucać komentarzami w stylu, że nie umiem śpiewać, bo nie powiedziałam, że umiem i jakby nie uważam, że żeby robić coś na YouTube trzeba być ekspertem. Gdybym śpiewała zawodowo, brała za to kasę, robiła koncerty, to wypadałoby ładnie śpiewać, chociaż są też tacy, którzy i tak nie potrafią. Ale tak, to nie muszę i starałam się, to na pewno. Starałam się, nagrywałam nawet dwa razy, bo za pierwszym razem, po pierwsze się pomyliłam, po drugie jakby ja zwykle śpiewam szept takim niepełnym głosem, jakoś tak nie potrafię, mam taką blokadę w mózgu, no. Więc starałam się trochę głośniej. Chwilami mi się rytm mylił. Chociaż uwielbiam Last Christmas i znam tę piosenkę na pamięć, w ogóle to była zawsze taki świr, nawet w szkole, nie wiem, czy w gimnazjum, czy gdziekolwiek, zawsze było na angielskim, śpiewajmy Last Christmas i pani mówiła, że ona już żyga, bo wszystkie klasy chcą. Uwielbiam tę piosenkę, jest naprawdę urocza, taka gorzko sympatyczna. Jakby teledysk to jest niby słowa, bo bałam się, nie wiem, w ogóle nie wiem, pewnie i tak będą problemy z prawami autorskimi, ale jakby chciałam nie brać przy okazji jeszcze teledysku. Miały być słowa, ale nie wiedziałam nawet, że tam będą jakieś kotki w trakcie, jakieś dziwne rzeczy. Plus ja sobie śpiewam z telefonu, bo w karaoke, w takich wiecie, nieprofesjonalnych wkurza mnie to, że ktoś to tworzy nie ogarnia, że człowiek potrzebuje sekundy choćby, żeby szybciej sobie ten tekst przeczytać, a nie, zobaczy go i od razu ma go śpiewać. No nie da się tak. Więc starałam się i fajnie się bawiłam i tyle. Tak, taki był cel, bo zwykle śpiewanie jest po to, żeby się dobrze bawić, więc jest okej. No a potem pokażę Wam, jak gram na aplikacji symulującej pianino na telefonie. Ogólnie w tamtym roku we Vlogmasie grałam kolędę na cymbałkach, ale już wtedy trochę mnie to bolało. Te cymbałki są trochę zdechłe, trochę trzeba byłoby je ogarnąć, wiecie, tam te sznureczki są za mocno, za luźno, zależy. Więc to brzmi słabo, nawet jak mi dobrze idzie, to brzmi słabo. No i dlatego stwierdziłam, że znajdę coś, co będzie przynajmniej brzmiało normalnie. No i znalazłam i powiem Wam, że naprawdę spodobała mi się ta aplikacja i chciałabym coś więcej z nią ogarnąć. Nie wiem, jak to będzie z prawami autorskimi, bo to jest tylko takie pyk, pyk, pyk na pianinie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale naprawdę fajnie się bawiłam. Można się właśnie też nauczyć czegoś przy okazji. Są różne tryby, można sobie to nagrać i tak dalej, więc jest fajnie, sądzę. No i wybrałam sobie Silent Night. No nie wiem, jakoś... Mimo, że to jest kolęda, a moje podejście do kolęd jest niezbyt, ubóstwiam tę melodię, jest piękna. I zaraz przypominam sobie, jak uczyłam się tej kolędy po niemiecku na zajęciach. I chociaż niemiecki nigdy mi nie wchodził do głowy, czego teraz żałuję, bo chciałabym się nauczyć, to Silent Night, w sensie Stille Nacht, w tym akurat sensie, szczerze nawet pamiętam słowa, nie wiem, czy się całe uczyliśmy, ale pamiętam, więc fajnie i naprawdę ładnie brzmi na tym pianinku. Ogólnie chciałam się kiedyś nauczyć grać na pianinie. Był ojciec kiedyś miał pianino i tak dalej, to jest bardzo długa historia, zagmatwana, ale ogólnie chciałabym. A na razie jest jak jest i było fajnie, więc no nie wiem, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Taki miszmasz w sumie bardziej artystyczny z tego Vlogmasa się zrobił, ale co tam.
No i myślę, że zapraszam Was do oglądania tych moich wszystkich dziwnych tworów. No i bałwanek się z Wami żegna. I tak się teraz zastanawiam, jak włączyć to nagranie. No i cóż, znalazłam tę aplikację gdzieś tam właśnie wśród innych aplikacji. Stwierdziłam, że jest całkiem sympatyczna. Tutaj są różne tryby. Ja wybieram ten z podpowiedziami. I ogólnie wcześniej sobie wybrałam Silent Night, z tym, że tak nie umiem pisać. Z tym dość krótka, ale strasznie lubię tę kolędę, jest taka delikatna i zaraz mi się śpiewa po niemiecku, jak się w szkole właśnie uczyłam, więc będę fałszować, ale oj tam, uwaga. Okej. Okay. What the hell? Nie chcę nic mówić, ale poprzednim razem, jak ćwiczyłam sobie tą piosenkę, czy jakiekolwiek inne, to miałam gdzieś około 20%. Okej. Okay. Never mind, ale miło mi w każdym razie. Naprawdę fajnie, bo z jednej strony mam tam podkład pod spodem, a z drugiej strony naprawdę się samemu gra. I jak próbowałam grać jakoś źle, to naprawdę to wychodziło takie straszne fałszowanie. Więc to znowu... A jak nie chcę, to co mam zrobić? Dobra, załóżmy, że chcę od nowa. Patrzcie, można sobie kompletnie fałszować. I to jest wtedy już w ogóle do niczego niepodobne. Tak więc... To naprawdę samemu się gra i powiem Wam, że mam taką jakby ochotę jeszcze nie rozstawać się tak naprawdę z tą aplikacją, bo szukałam tylko czegoś na chwilę, a mi się spodobało, serio. No i cóż, no i to na tyle, jeśli chodzi o moje piękne granie. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special.
Once beaten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Around the room, friend with tired eyes, I'm hiding from you and your soul of ice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on a lover with a fire in his heart, a man undercover, but you tore me apart. Now I found a real love and now you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. A face on a lover with a fire in his heart, a man undercover, but you tore him apart. Maybe next year I gave it to someone, I gave it to someone special. Someone.